Moi drodzy, kolejny odcinek z Medievala 2, Total War. No i trzeba ratować nasz dyplomację, bo tutaj już coraz gorzej, więc w Konstantynopolu mam zamiar zwerbować dyplomatę, który pójdzie do Polski i chociaż trochę załagodzi sytuację, bo już masakra. Tutaj mamy gotową armię, tak skojarzyłem, więc tego generała wyślę już na statek i tą armię też. I po prostu w jakimś mieście zwerbuje tych łuczników. Nie łuczników, tylko kuszników. Tutaj sobie dorobię jeszcze flotę. Tym już spróbuję na pełne morze wylecieć. I stąd po prostu, jak się zrobi flota, dołączę. Dobra, co ja chciałem? Coś chciałem, ale nie pamiętam co. Dobra. Jeszcze jeden dyplomata by się... Tutaj gdzieś miałem. Ty? Tak, no. To z tobą pójdę może... Do Hiszpanii, żeby trochę polepszyć nasze sytuacje, żeby z niej może sojusz zrobić, żeby było lepsze te nasze stosunki, można by tak rzec. Dobra, no i coś klatkuje, ale dobra, chwilowe. Później może do Szwabów jeszcze pójdę, żeby z nimi załagodzić sytuację z kolei. Tutaj co macie? Proste jakieś oddziały, a ja mam w obronie. Też proste. Ale powinno być łatwo. Łatwo się obronimy, więc ze spokojem. Tutaj mamy jeszcze tego. Mogę go spalić? Nie, jeszcze nie. Następny turze spróbuję go spalić. Tutaj mogę zaatakować? Nie, dopiero się budują. W ogóle wam pokażę, jak to się będzie robiło. Jak zajmiemy Rzym. I co, coś trzeba zbudować jeszcze. Tylko co? Fajocco? Nie, tu się buduje. Tu, gdzieś na prowincjach moich, tu się buduje, tu się... A, tu się nie buduje w Koryncie, halo. Port? Może nie. Chwila, tu coś się buduje, tu też. A w Iraklionie nic się nie buduje. Dobra, Karczma. I w Nikozji... W Nikozji, jak będzie ratusz i wam zmniejszy tu podatki. Bo przez tą ekskomunikę wszędzie wzrosło niezadowolenie. Ale tam, zaciukam papieża i będzie już spokojnie, z zadowoleniem. Coś jeszcze trzeba zrobić. Co by to jeszcze zbudować? Medialnie coś mogę fajnego? Tu się budują wieżyczki, tu się to buduje, tu się to buduje, tu się port zbuduje zaraz. W Zagrzebiu też się to zbuduje, tu mam już w ogóle te drogi, te brukowane, też bardzo ładnie. Tu się pole robi, w Durres się buduje ratusz. W Bukareszcie nic się nie buduje, a tu nie mogę chyba budować, no niestety jeszcze nie. W Konstantynopolu się nic nie buduje, więc tutaj coś dam. Karczma, niech będzie w pełni nasze te, chociaż, nie, drogi, a później karczma, dobra. No i co, koniec tury i zobaczymy, czy mnie zaatakują na Bolonii. I Francuzi coś od nas chcą, czy tylko taki zmylenie informacji. Aha, zmylenie. No i nas jednak atakują. Dobra. Dokładnie 500 macie. Powinno pójść łatwo. Dobra. Oczywiście obrona. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, na pewno wszyscy pójdą z frontu. No i nasi kusznicy ich wystrzelają. Prosto mówiąc. Dobra. Ład czyni ludzi śmiałymi, a chaos... Kurde, nie zdążyłem. Mercy for mother! Co? What? O kurde. Jakby ktoś nie wiedział, to od razu mają bramy otwarte i nie muszą używać taranu. Ej, what the fuck? Że... Co? No i teraz się robi... Gorzej. Dobra, ten oddział niech idzie do głównej bramy. Kurde, ktoś tam na samym tyle stoi. Ja pierdzielę, jak coś kusznicy. Dobra, też niech idą do przodu. Chwila, czy ktoś pójdzie w jakąś stronę inną? Jeden oddział. Czyli muszę zostawić... Co tu jest stoi? Tutaj też. Kusznicy. Co wy tu robicie? Kusznicy na mur. Tutaj jeden oddział stoi. Oni pójdą pewnie do tej bramy. A tu stoi ktoś. 59 zbrojnych. Ten, nie pamiętam, co stoi. Niech pójdzie jeszcze ten oddział. Co tu mam? Kuszników. Z tej strony. Może będzie ostrzeliwał, jak będą te ci szli.
pod jakąś władzę stańcie, o. Tak? Jakby to zrobić. Dobra, na pewno ci niech się zbliżą. No to jest w ogóle mój generał. Dobra. Gdzie wy jesteście? Gdzie wy jesteście? Nie, trzeba ruszyć. Ta, ruszę was. Idźcie gdzieś tu. Wystrzelacie? Wystrzelajcie. Śpieszni rycerze feudalni. Na szczęście oni wchodzą na mury, to nie będą uczestniczyć w tym szturmie. Gdzie są ci? Tutaj wysłałem jednych. Idą? Biegną, dobra. Teraz zależy wszystko od tych, ile oni zdołają wytrzymać. Dam im jeszcze obronę. Strzelajcie tu. Spokojnie. Zobaczymy, jak będą, jak zrobią. Chwila, tu zaatakujcie ich od boku. Tutaj zrobią salwę. Ale ci już zaczęli wchodzić na mury. Szlak by to. A ci co? Dobra. Tym dam też znak, żeby atakowali. Chwila, tych będę musiał chyba wycofać. Bo tu jest mój generał. Ja sobie nie pozwolę, żeby on umarł. Dobra, ci idą. Gdzie mam jeszcze jakiś oddział? Zbędny. Wszyscy tu biegną. Dobra, tych wycofam. Dobra, jeszcze nie. Postoją. Dobrze sobie radzą. W miarę. Budynek przechwycony, stracony. Dobra. No dobra, ci już przestali tak masowo ginąć. A jak z tej strony? No tu jakiś jeden oddział szedł. Jaki w ogóle? Włoscy milicjanci, tam, to tam łatwizna. Tu są te dwa oddziały, stańcie tu w jakimś ładzie. Gdzie jest ten drugi oddział kuszynków? On tutaj, o dobra, tutaj biegnie. Weźcie się, ogarnijcie, żebyście jeszcze też tutaj zaatakowali. Weźcie tutaj, nacierajcie, albo tak mnie kusi, żeby zaczęli strzelać, ale nie. Dobra, krok w przód. Wszyscy. Albo wymiana. Tu wejdą. Kusznicy weszli w szarże. O kurde. Dobra, tym dam, żeby zaatakowali tu. I tym dam, żeby ich walnęli tak. No tutaj widzę, że już się poddają, więc ze spokojem. Złamani są. A tym się wbije w plecy. O, już się poddają, genialnie. A generałowi dam, żeby właśnie... O, dobra, tu już ci weszli. Walczcie. Gdzie są ci? A gdzie są ci? Dobra, tu. Wejdźcie na... Wejdźcie tu, a wy się ustawcie. Łucznicy? Łucznicy niech się ustawią na murze i będą ostrzeliwać, jak ktoś będzie chciał wracać. Co wy robicie? Nie, wy macie tutaj iść. Dobra. A ci będą ostrzeliwać gości, jak będą chcieli wracać. Więc ze spokojem. A wy co? A wy wracajcie, halo. Tu. Kuźwa, nie rozumiem tych debili po prostu. No, dopiero teraz się ruszają. Ale wy stańcie w szerszej linii. Jak ci se radzą? Ty, przebili się. Ty no, halo no, co wy tutaj, czemu daliście się im przebić? Tutaj był mój generał, bo go wycofałem. No kuźwa, no ludzie! Ja pierdzielę, masakra. Tutaj najbliżej jest mój generał. I dam jeszcze tych. Dobra, jego generał poległ.
Now his men will lose heart. Kuźwa. Ile ich zostało? 36. Ci sobie dadzą radę. Na co wy tak stoicie? Walczyć! Gonić ich! Dobra, ze spokojem. Tutaj ich zaatakujemy. No to się rozumie. Tam ktoś jeszcze się nie poddał. No, ale to są ci. It is unwise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle and forging a worthy victory. Dobra. Dobra, ci będą chcieli iść na nas, więc tutaj kuszników rozstawię szerzej. Łucznicy, wejdźcie tak. Jaki tu, albo niech kusznicy wejdą. Kuźwa, no ich prosić, żeby się kuźwa jakoś sensownie rozstawili. Dobra, strzelajcie. Nieważne to. Będziecie strzelać. Dobra, strzelają. No. Dobra, ładnie strzelają. Wy też, kuźwa. Dobra, tu mam straż krucjaty, czy tam jak to. No, straż krucjaty, więc ze spokojem. Strzelajcie do tych, co tam zostali. No, już się poddają. No to wszyscy chyba. Czy nie? Dobra, i tych już rozwalam. No, koniec bitwy. Łatwe zwycięstwo. No jakby się nie było bramy otwarte, to by było o wiele łatwiejsze. Dobra, tych stracimy. Nie, tu nie mamy szans. Kurde. Nie, nie chcę, nie jest lojalny. I nas mogą wdrać. It is easy to become comfortable with the enemy you know, our familiar foes. But to discount the menaces that lurk beyond the known world is to risk a rude awakening that can become a nightmare. This nightmare is the Mongol invasion. No dobra. I zamieszki w Wenecji, zabicie 2000, o Jezu, dobra. Nie. Nie. O! Zawał prawie, dosłownie, że to jest mój, to był mój generał. Dobra, tego, kuźwa. Normalnie przeżyłem zawał. Ale dobra, tym już wracam do Wenecji. No, już nie będzie zamieszek. Tutaj pomyślałem sobie, że zrobię... O, i znowu zaczyna oblegać. Powiększy nieco, ale ze spokojem. A tych do Bukaresztu. Dobra. Wracając do najazdu Mongołów. Moim zdaniem najtrudniejszą frakcją do prowadzenia jest Egipt i Turcja. Bo na ich terenach właśnie odbywa się inwazja Mongołów. No możecie sobie pomyśleć, o, co to jest za armijka, jakieś tam 6 jednostek. Pff. No tu już gorzej. Tutaj już prawie cała armia. Ale zaraz, w ciągu 2-3 tur, zejdą się jeszcze dwie armie, takie, i później w innym miejscu, pewnie gdzieś tu, jeszcze dwie armie.
kuźwa, i się skończy tak, że będzie koło 6-7 pełnych armii. W górę. Koło Bagdadu, to jest najczęściej, oni tutaj raczej zawsze się spawnią. Tutaj i czasami tu, obok Bołgradu. Bołgar? Obok Bołgaru. Tutaj już rzadziej, ale właśnie w tym miejscu i w tym miejscu niemalże zawsze. Więc tutaj zawsze radzę uważać. Dobra, cesarstwo. Co? Najlepiej... Już nie jesteśmy my. Co to było? Ta frakcja... Kuźwa. Dobra. To się jakoś naprawi. Tutaj tego pana do... Poprowadzimy tam. Tutaj zjednoczymy flotę. No i tą armią wyruszymy już tak. To będzie armia, która pójdzie na podbój Mediolanu. Moim zdaniem. Więc tutaj potrzebowałyby jeszcze z dwa oddziały takie do osłony. Tu są. O, dwie galery wojenne. Tutaj do nich dołączę. W Dures, jakie zaburzenie, o Jezu. Dobra, tu wam zmniejszę. Wam zrekrutuję z jeden oddział. No i powiedzmy, kościół wam wybuduję. O, w Salonikach też. No to tawernę wam zrobię. Dobra, tu już spokojnie, tu też spokojnie. No, jest dobrze. Dobra, tu nabrzeże kupieckie wam zrobię. W Iraklionie tu się buduje tawerna. Tutaj w Bolonii są no, niezbyt takie stosunki do mnie udane. Tu się buduje, tu się nic nie buduje. No to tawerna. W Genu... A, już nie mam kasy, żeby coś zbudować. Fajnie, ale mogę zaatakować Rzym. No i ten papież sobie nagrabił. I to tak porządnie. Papież Bernardus. No, kolega miał pecha, i to wielkiego pecha, że wysłał na mojego generała jednego inkwizycję. Go zabił. I za to jego zabiję. Oko za oko. Tyle mam do powiedzenia. Rozpocznij. Tak. No i Rzym. Rzym jak Rzym. Ładne miasto. Jak to robimy? Kto jest tu? Tu. A wy zostawcie taran, Jezus Maria. Wam taran dam tym. No, no i co dużo mówić. Tutaj w ogóle to wszyscy krok w tył. Tak poza tym. I tak. Jeden idzie tu. Taran na środku. I to idzie tu. Change Tower. I jeden idzie tu. Pyk. Zatrzymuję. Tak, tak, tak. I tak, o. No. No i papież się no, dostanie za swoje. Krótko mówiąc. Tutaj już tak i tak przyspieszę. W ogóle nie wiem, czy te... Boję się, że mi spalą i taran, i wieżę oblężniczą. Chociaż nie. Nie, dotarły do murów. Dobra. Dobra, to nalajcie. By the grace of God, our siege towers are at the walls. Oczywiście. Our enemy has nowhere to hide now. The battering ram is in place. It will not be long before our enemy's defenses fall. Tutaj zaczniecie na nich atakować, jak wejdziecie w ogóle już od razu na mury. Dobra. Ale jest dobrze. Nawet bardzo. Tutaj się im biją w plecy. Tutaj brama zaraz padnie, aż 74%. No lecie. No ci już. Proste. The gates have fallen. Dobra. I moje siły główne. Co mi tu zostały? Kto tu został? Czyli ten. To. Co tu mam jeszcze? O Jezu, tutaj w ogóle. Wszyscy niech idą naprzód. O, tak krótko mówiąc. Stąd i z tąd. No.
No i jeszcze mam jeden oddział konnicy, to niech idzie też. Idźcie tu. Kurde, no niech się ta rampa opuści w końcu. Dobra, mury nasze już w pełni. Tutaj papieżowi za drogę tutaj odwrotu, w razie czego zagrodzę. Dobra, wyspali się. No co ty robisz? Tu niech idziesz. Dobra, i już moje piechota idzie. I niech wszyscy w ogóle atakują już papieża. Wy też. Atak na papieża. A generałem zrobię tak, że wjadę mu w plecy. Więc generał niech idzie tu. No. Nie mówcie, że ci wszyscy tu idą do... na drabiny. O Boże. Chociaż tu mają kuźwa wejście do miasta. O Boże. O, ostatni kusznik. Dobra, tu was tak zrobię. O, taki rządek. Dobra, tu już mój idzie. Generał. Gdzie jest w ogóle papież? Tu powinien być. Jest papa. Dobra, ci się ustawią. I atak. Budynek przechwycony, ale to nawet nie wiem jaki. Wejdą w szarże? Nie. Wszyscy tu. I niech tutaj ten przyjedzie. Dobra, ten już zacznie atakować od boku. Budynek przechwycony, brama, dobra. No tutaj sami włócznicy są, więc papież szybko zostanie pokonany. Nie wiem, czy nawet ci zdążą dojechać. Ale tu i tak przyspieszę. Nie zdąży. O Jezu, jeszcze szarżą w niego wjechał. Nalajcie. Atakować. Tych jeszcze rzucę, żeby im pomogli. I papież padł. 4 zostało ostatnich. Jeszcze przyjrzyjmy, jak będą walczyć. 2 ostatnich się trzyma. O, ostatni. Kurde, zabił jednego. I padł. I miasto moje. All of Christendom will be awed by the victory we have won here today. Dziękuję. No i tak pada Rzym. Dziękuję, dziękuję. I polecam się na przyszłość. No i papież. No padł. Splądruj. 18 tysięcy. Dobra. Wroga armia rozbita. Wzrost cech strach. W ogóle to jest mój najlepszy generał. Barbus Krzyżowiec. Jakie dowodzenie. Tutaj rycerskość, no średnia, ale lojalność to masakra, jakie wysokie. Co tu mogę zrobić? Mogę se tak zrobić. Tu w ogóle katedry nawet nie było. Się dziwię. Zjazd? Zajazd znaczy. A tu może nie, manufaktura maszyn. Nie, na razie tak zostawię. Dobra. I bym zrobił 2000 tylko? Myślałem, że więcej. W ogóle jak papież? W chwili obecnej nie ma papieża. W końcu jest pod moim panowaniem. Się nie dziwić.
Co to są za jakieś piściu armie? Tych pobiję. No. Wypad w ogóle. No. I tutaj. Tutaj zajmę port. Czemu? Bo mogę. No. Co by tu dalej? Tutaj już, no, takie. Tutaj zwerbuję po dwa oddziały. Tych w ogóle złączę. Tutaj też po dwa oddziały i będzie już spokój. No. Bardzo duże. No, zmniejszę do dużych. Dobra. Co by tu zbudować? Karczmy, nie? Bo jest dobre te. Wysokie zadowolenie, więc może targowisko. Tutaj mam prawie całą armię. Tutaj złączę. No nie, nie mogę. Trzy oddziały strzeleckie, dwóch te tych. Dobra. Co by tu porobić jeszcze? W Koryncie nic. Tutaj też nic. Dobra, następna tura. Aha, tym zapomniałem się ruszyć. Życie. O! Dwa oddziały takie. Dużo ich. 9 do 10. Zapiszę i zrobię automat. Bo jestem ciekawy, jak to zrobi komputer. No źle. Czyli trzeba będzie to zrobić bitwę. Ale wiecie co? 26 minuta jest. Ta bitwa będzie w następnym odcinku. Więc widzimy się w następnym odcinku. Ja mówiłam na razie. Miłego dnia, jak ktoś ogląda z rana. Właściwie z rana. 15 to pokazuję, więc miłego dnia ogółem. Dobra, na razie.